Witajcie na kanale Hubert Buda, to kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku znów seria polscy gospodarze, przepraszam. W dzisiejszym odcinku, tak jak mówiłem już tam gdzieś tam z dwa odcinki czy odcinek temu, co w ogóle tak, żniwa zakończone, tutaj bramę otworzy, bo ja dopiero co z domu wyszłem, jest dość wcześnie rano. Bramę otworzymy, u nas to cały dzień ta brama otwarta, żeby każdy kto chce to niech się wejdzie. No i tak, ogólnie już tam widać ładowarkę, ale od razu mówię, że to nie jest nasza ładowarka, tylko pożyczona. A po cośmy pożyczali ładowarkę? A no słuchajcie, tak jak mówiłem właśnie, otworzyliśmy skup, tak? Otworzyliśmy skup, jeżeli to można skupem nazwać, jest to taki bardziej, bym powiedział, skup na żniwa i myślę, że tak. Ogólnie no, jakiś tam kontraktyśmy wzięli i porobili i tak, rzepak ogólnie będzie sprzedany w październiku, bo wtedy będzie dość duże zapotrzebowanie na niego. I teraz rzepak skupujemy przez cały czas, dopóki do października, tutaj będzie dosyć doładowany, tylko ja go tam dalej popchnę, tutaj jeszcze wyładuję przyczepkę sobie. I tak, i jeszcze tutaj z tyłu na plandekach jest, o tutaj szczypek nasz stoi z przyczepą naszą i to jest przyczepa od tatka pożyczona, od tatka palety. Powiedział, że mu niepotrzebna i że jak będzie mu potrzebna, to on sobie po prostu weźmie. I tutaj na plandekach jeszcze jest tak, jęczmień, to jest cały nasz jęczmień tylko, to też warto wspomnieć. I tu jest pszenica, głównie nasza, ale też troszeczkę czyjeś, tak? Więc tutaj, jeżeli chodzi o te rzeczy, no to tak to się mniej więcej prezentuje. Mam nadzieję, że jeszcze więcej osób to przywiezie, bo jęczmień i pszenica jest na plandeka i ona zostanie po prostu, no wiadomo, sprzedana, tak? Już teraz, za niedługo. I jeszcze wykopaliśmy sobie z Mateuszem jeziorko. O, słyszycie? Żaby jakieś rechoczą. Żeby było gdzie ryby, wiadomo, żeby ryby było gdzie po prostu, nie? Więc jezioreczko eleganckie. Jest, no i co, no jesteśmy po żniwa, w końcu można odpocząć, tutaj czypek stoi. Też przeciągnik. O, szczęść Boże. To ksiądz na poświęcenie gospodarstwa i tutaj skupu, tak? Tak, tak, ja właśnie czekałam, że domy nikogo nie było, to poszłam tutaj baczyć. Aha, to dobrze. O, a to ksiądz Maluchem widzę przyjechał. Tak, o widzę, że brat widzę, że zrobiłeś jeziorko. Tak, zrobiłem jeziorko właśnie, w taki fajny, żeby rybki było gdzie połowić. No, eleganckie. No i otworzyliśmy właśnie, widzi ksiądz, skup. No i tutaj będzie, wiadomo, to będzie jeszcze będzie lepiej zrobione, wiadomo, na razie tylko rzepak będzie trzymany, a to będzie od razu szło już w młyn. No i właśnie tutaj chciałem też, żeby gospodarstwo poświęcić i tak dalej. A bracie, powiesz mi, jakie to są zboża? Ja nie znam się. Jęczmień tu mamy pszenicę, jeszcze w stodole mamy rzepak. To mi pokaż. I tutaj jest jeszcze rzepak. O. I tutaj rzepak. Rzepak będzie trzymany, ja go jeszcze ładowarką, bo tutaj pożyczyłem, będę tam dalej pod ścianę, żeby tu się jak najwięcej, bo kilka przyczep jeszcze rzepaku tutaj przyjedzie, tak? Tutaj są nasze maszynki, nasza przyczepka, tutaj mamy takiego fajnego ursusika C330, widzi ksiądz. No widzę. Ikona polskiej motoryzacji. Tutaj ostatnio właśnie trawę robili, znaczy siano i tutaj na przyczepce jest, widzi ksiądz, jakie eleganckie. Ziemniaczki, o, ziemniaczki, jakie fajne. Będzie można wziąć na obiad. Tak, jeśli ksiądz chce, to sobie proszę brać mi to tam. Przecież ja i tak tego wszystkiego nie przejmę, wiadomo, że to też trochę tam na handel. Tej pługi mam, tam te maszyny, co pokazywałem. Tutaj jeszcze może motorki pokażę, ksiądz poświęci. Ma już ksiądz przeszkowaną tą wodę, święconą? Tak, no to tak, tutaj może od tych motorków, żeby wie pan, żadnych wypadków nie było i tak dalej. Gdzie ksiądz stosował? Okej, dobra, byłem po wodę. I to zacząć. No to jedę tu, co tu Cezarka robi w garażu? No po prostu nie miałam jej gdzie dać, więc ją dałem tutaj. Akurat się zmieściła, no to wie pan. Znaczy ksiądz. Okej. No da. To teraz zacząć. Dobra, święcimy. Żeby wypadków nie było. Tego też. O, już są poświęcone. Dobrze, jakieś modlitwy tu pan, znaczy ksiądz nie odprawia tutaj ten? Nie trzeba. Aha, okej. Proszę wyjść.
tutaj domek, żeby żadnej kradzieży nie było, ani nic. Okej. To okno najpierw poświęcimy. O, i teraz drzwi, ławkę przed domem. I proszę. No dobrze. O, jeszcze księdzu pokażę tutaj, jakie mamy fajne te świnki. Tutaj są, proszę pana, maciory i wszystko jest. No widzę, widzę. Raz, dwa, trzy, cztery są. A trzeba już im widzę do ciemniaków dosypać, bo już trochę mało, więc będę musiał im ich dosypać. Na święta będzie. Dziękuję za ocenienie się. Ojejku. To i teraz idziemy poświęcić rzepaki? Może krówki byśmy narpie, wie pan, to znaczy ksiądz, przepraszam, że się mylę ciągle, krówki przede wszystkim, bo to wie pan, Boże z Bożem, ale tutaj przede wszystkim krówki trzeba, żeby mleko dawały, żeby wie pan. Znaczy, no przepraszam, aha, że cię mylę, bo to jest przyzwyczajenie, ja tak mówię. No dobrze, już się przyzwyczajam. Że się ludzie mylą. Dobra, to święcimy. Ja nie wiem, czy im się, grobom się podoba święcenie. No to wiedzi ksiądz. No. Dobra. No i tak tutaj widzi pan. No i mamy tutaj właśnie te zboża, tak? Mam nadzieję, że będzie z tego, no to akurat na olej, prawda, tak? No to wiadomo, no. Tutaj tą stodołę można całą, bo to wie pan. Znaczy, przepraszam najmocniej. Ta stoła to akurat jedyne zadaszenie niestety na gospodarstwie, nie? I to akurat na tym ubolewam. Chciałbym jakąś wiatę na maszynę kiedyś postawić tam z tyłu, w zasadzie, jak ten może skłonie, bo ten skup to też nie wiadomo, ile pociągniemy, bo tu może kiedyś jakąś wiatę bym postawił sędziom. Najnowszy nabytek, znaczy najnowszy, nie najnowszy, ale po remoncie, ciągnik, czypę. I jeszcze pszenica, żeby na chlebek było, żeby chleb był. Okej, jeszcze, przepraszam, nie zdążyłem w ogóle tego poświęcić. Aha. Ona będzie z domu? Miasta? Jeszcze nie. No, zostaw ja dom? Nie wiem. No, dobrze. No to tutaj tego, stodołka, prawda, elegancka. No dobra, żeby pożarów nie było, żeby kradzieży nie było. O, już rzepak też. Żeby było jedzenie. Jest tam kogo podrawia, bo to jest no dobrze. Do wycięcia. Proszę? Nic. A że cięcie zrobić? No trzeba tam cięcie zrobić. No. No dobrze, no i tutaj przede wszystkim pszenica, żeby chleb był, żeby było co jeść, prawda? No to widzi, jak nie my tak, nie, jak nie takie gospodarze, jakby to jeść by nie było co, więc widzi ksiądz, że my tutaj no dbamy. Jaka ładna pszenica, jaki jęczmień tam ładny. Oświęcimy, święcimy, będzie z tego, by ludzie mieli co jeść. No i tutaj jęczmień też, pożywienie dla ludzi. No. No to dobrze, to ja dziękuję księdzu bardzo. Ile to będzie? Tam... herbatkę poproszę i worek ziemniaków. Okej. Okay. No proszę sobie tutaj wziąć woreczek, który jest nasypany, a ja już herbatkę idę tego. Tego. Okay, ja tutaj przez już okno, bo ja tu dosięgnę przez okno. O, proszę bardzo. Czajnika nalałem herbaty, proszę. Co świnia robi w moim samochodzie? A gdzie tu pan ma jakąś świnkę w pana samochodzie? Ja tu nic nie widzę. Koło koła. O, czy ten maluch to tak kręci? Jakby nie mógł ktoś rozrusznik tutaj pewnie. Zobaczymy jaki maluch. No. O, elegancki, bokiem leci. I świnia właśnie położyłaś pod maluchem. Zobacz. Gdzie? Mówisz, zobacz. Tu. Ja tu nie widzę żadnej świny. Coś ksiądz chyba? No powiedzmy, że nie było. O! To, ale jakie fajne to autko! No to nic tylko powiedzieć. To... szczęść Boże! Bóg z tobą! Dobra, ksiądz pojechał, poświecił skup.
Mam nadzieję, że Mateusz za chwilę przyjedzie, bo on powinien już być za chwilę, więc mam nadzieję, że on szybko tutaj za chwilę będzie. A my tutaj rzepaki weźmiemy tam dalej pod damy, pod ścianę, żeby, bo tu już za chwilę będzie jeden transport jeszcze, ale to już nie, czy to później chyba pod wieczór dopiero będzie, więc... więc ja tutaj właśnie... Ja szczerze powiedziawszy bym sobie też taką ładowarkę chciał kupić, nie? Ale to wiecie, pieniądze, pieniądze, to się wszystko po pieniędzy kręci. Jak pieniądza nie ma, no to za co ja tutaj mówię? Tutaj trochę też tak pewnie ujeżdżę. A, sobie może w ten sposób, czyli to jest teleskopówka. Jeszcze pisze mi jakieś komunikaty, jakieś coś, czy to swoje jakieś, nie wiem. Takie proste nie jest w dzisiejszych czasach, jak to jeszcze kiedyś było, że to sobie można było rzepak sypać gdzie się chce, a nie, że tutaj jakieś będzie mi tu komunikaty pisał, że ta czynność nie może być wykorzystana. Co mnie interesuje, że tutaj to jest moja stodoła, ja sobie będę rządził i ja będę tak robił, jak mi się podoba. Proszę mi tutaj robić komunikaty, jak się jest. Mateusz pewnie za chwilę już będzie, tak jak mówię, więc... Mam nadzieję, że jeszcze będzie na odcinku, a jak nie, no to trudno, no ale mam nadzieję, że będzie, bo musi mi tutaj pomóc w paru rzeczach, więc akurat. A też jeszcze wam nie mówiłem, że Mierzejewski ma przyjechać, bo mówił mi właśnie, że po sklepie, żeśmy się spotkali, że chciałby do nas przyjść, odwiedzić. Gdzie on jest? To. Wiesław! Wróciłem! Już jestem! Jesteś? Ja ty jestem. O, jaką fajną koszulkę Syćku założyłeś. Tak. Już ciepło się robi, przecież maj już jest. Połowa czpra, niedługo będzie czerwiec. Sierpień przecież jest, co ty gadasz? To żniwa już były, zapomniałeś już? Ano, rzeczywiście. No i był ksiądz poświęcił. No to dobrze. I się dziwił, żeśmy jeziorko mamy. Ja tutaj ten rzepak chcę przewalić, nie? Ciekawe, czy coś jeszcze pojedzie nam sprzedać. Proszę? Mam nadzieję, nie? Bo to wiesz, pieniądze oni sprzedadzą nam po tańszej cenie, a my później zyskiem, prawda? Gdzieś tam do, no, rzepak do olejarni, nie? Pszenica i jęczmień tam do młynu. Gdzie pszenica na pewno do młynu, natomiast jęczmień to nie wiem nawet. Ja właśnie... Pewnie jęczmień do browaru jakiegoś, nie? I Wiesław... Właśnie jak szłem, to właśnie zobaczyłem właśnie... pewnego rolnika, co miał bardzo dużo rzepaków. Tak? I właśnie zapytałem się, gdzie on to sprzedaje. No i pan polecił mi jakimś olejarni, gdzie dobre ceny mają. I on tam będzie sprzedawał, czy on do nas by przyjechał? Nie, on będzie sprzedawał tam. To taka olejarnia. Aha. To widać, że chłop się rozumie na robocie, nie? No, będzie to dość trochę daleko, ale mówi, że ceny, że ale mamy trzy przyczepy, no to wiesz, jakby się nie patrzyć, to... Że ładnie płacą. O, to fajnie. No i co będzie można, to się chyba nazywa jakoś... Co się, no bo wiesz, że do 30 zieloną przyczepę, do czepeka założymy tam te dwie i będziemy jechali, nie? Tylko, że wiesz, o co chodzimy, dopiero myślę, że gdzieś tak później ten rzepak będziemy, nie? Bo to trzeba będzie już na dniach wywieźć, żeby deszcz tego nie zalał. Te pszenica i to, nie? No to już trzeba na dniach wywieźć. No, będzie robota z tym związana, dość spora. No, dokładnie. Dobra, w takim razie co robimy teraz w tym... co? Nie wiem. Już chyba dzisiaj nic nie mamy do zrobienia. Tak? No to dobra, tak. To w tym odcinku by to było na tyle. Jeżeli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. W dzisiejszym odcinku to byłoby na tyle. Wiesław Pudełko się z wami żegna. Do widzenia!